No witam. Szczerze mówiąc, niedawno wpadłem na pomysł, aby zrobić tak zwany mały research i sprawdzić w internecie, czemu tak naprawdę J.K. Rowling nazwała niektóre postacie z Harry'ego Pottera właśnie tak, jak to zrobiła, a nie inaczej. I tak przede wszystkim również chciałem się dowiedzieć, co oznaczają dane nazwy w Harry Potterze. Czyli na przykład Harry Potter, co tak naprawdę oznacza Harry Potter? I skąd przyszło to J.K. Rowling do głowy, żeby nazwać Harry'ego Pottera Harrym Potterem, a nie Januszem Kowalskim? Na przykład. Tak więc dzisiaj postanowiłem przekazać wam parę ciekawych nazw i imion i ich wytłumaczenie. Tak, moim zdaniem bardzo ciekawy temat. Tak więc zacznijmy od samego Harry'ego Pottera. Harry, imię to środkowo-angielska forma imienia Henry. Generalnie była ona bardzo lubiana przez angielskich królów. Myślę, że przywództwo to generalnie dość mocna cecha Harry'ego moim zdaniem. Tak więc może J.K. Rowling po prostu brała inspirację od królów, aby nazwać właśnie główną postać swojej serii. Harry to również ulubione imię dla chłopca samej autorki, tak więc spoko sprawa. Potter to nazwisko, które Rowling lubiła już od dziecka. Pole garncarza, tak zwany Pottersfield, jest to miejsce, w którym się chowa po prostu ludzi, którzy nie zostali odebrani. Albo są po prostu niechciani, tak więc są wtedy chowani na tak zwanym polu garncarza. Moim zdaniem ma to jakieś powiązanie do samego Harry'ego Pottera, do postaci, ponieważ on sam tak jakby był bardzo niechciany, niepotrzebny wręcz w domu Dursleyów, tak został on odbierany. Tak więc no moim zdaniem to była wielka inspiracja co do wyboru imiona i nazwiska postaci głównej przez J.K. Rowling. Przejdźmy teraz do Hagrida, ponieważ moim zdaniem jest to bardzo, bardzo ciekawe. Generalnie J.K. Rowling powiedziała, że Hagrid to po prostu mniej więcej takie słowo, że jeżeli miałeś dzień przed złą noc i piłeś dużo alkoholu, to byłeś Hagrid. Tak więc Hagrid był po prostu pijakiem. Grid była nordycką olbrzymką, która była znana ze swojego wielkiego temperamentu. H to wariant staronordyckiego słowa połowa. Czyli Hagrid może tak naprawdę oznaczać pół giganta. I jeżeli wejdziemy tutaj w szczegóły, to naprawdę moim zdaniem to jest główna inspiracja Rowling, ponieważ no Grid, no to jest olbrzymka. H w jakimś tam innym języku oznacza połowę, czyli Hagrid, pół olbrzym. Rozumiecie, wiecie o co chodzi. Tak naprawdę Hagrid był pół olbrzymem w jakimś tam stopniu. Tak więc możliwe, że po prostu tak właśnie J.K. Rowling wpadła na imię tej postaci. Okej, okay, kolejnym słowem, które jest bardzo ciekawe, jest to Slytherin, nieważne, możecie mówić jak chcecie, ale do czego tutaj możemy nawiązywać? Slytherin, to jest, w języku angielskim oznacza to ślizgać się, czyli nawiązuje to w jakiś sposób do Slytherinu, Slyther, a Slytherin ma po prostu sly zamiast i, czyli nawiązuje to do wężów, bo po prostu no, do ślizgania się jak wąż. Tak więc nie jest to przypadkiem, że dom Slytherinu jest reprezentowany przez węża. Generalnie wielu ślizgonów jest znanych z bycia chytrym, czyli w angielsku sly, sly. Tak więc no, Slytherin, czyli taki chytry, ślizgający się wąż, generalnie mniej więcej do tego to nawiązuje. Moim zdaniem jest to bardzo, bardzo fajnie wytłumaczone i nie dziwię się, że J.K. Rowling po prostu nabrała inspiracji do tego, musiała na początku już wiedzieć, jakby chciała, żeby wyglądał dany dom, no i po prostu zaczęła sobie robić, no nie wiem, jakoś tam dziubać i w końcu doszła do tej całej nazwy. Moim zdaniem wyszła ona wyśmienicie i ma bardzo, bardzo wielką historię ze sobą. Hermiona to imię oznacza dobrze urodzony, ziemisty lub kamień. Tak. Kamień. I generalnie odnosi się do kwiatów piwonii. Generalnie w zimowej opowieści Szekspira jest również postać Hermiony. Tak samo się nazywa jak w Harrym Potterze. W tej opowieści Szekspira postać Hermiony początkowo umiera, potem staje się posągiem, a pod koniec samej opowieści wraca. Tak więc mi się zdaje, że stąd właśnie J.K. Rowling wzięła tą inspirację do Komnaty Tajemnic. Tak więc bardzo, bardzo ciekawy temat. Moim zdaniem troszeczkę wielka inspiracja. Granger, czyli właśnie tak nazywano farmerów w XIX wieku w Ameryce. Z łaciny granum oznacza ziarno, ale słowo grange, oznaczało grupę rolników w Ameryce. Grange to po prostu była taka grupa rolników, towarzyszenie rolników, które pracowało i pomagało drobnym, małym rolnikom. Generalnie budowali oni coś nad stodą, aby tam mieć jakieś różne stowarzyszenia, spotkania i tak dalej. I wspierali oni po prostu drobnych rolników i walczyli o ich prawa. Czyli moim zdaniem jest to inspiracja J.K. Rowling na temat Hermiony, bo ona tak naprawdę również walczyła o prawa z krzatów domowych i to właśnie Grange, to no serio, moim zdaniem to jest bardzo widoczne, jak to wraca do samej historii ludzkości. Tak więc w samym imieniu Hermiony Granger już mamy tyle informacji, że znamy tą postać całą, bez po prostu, nawet gdybym po prostu teraz
powiedział, ktoś mi powiedział Hermiona Granger, co oznacza imię tej postaci, to już bym wiedział, jaka jest ta postać bez samego oglądania filmów albo czytania książek, tak więc spoko, spoko sprawa. I bardzo fajne, że jest tak wiele detali w tym imieniu Hermiony Granger, tak więc po prostu wow, wielki, wielki szok moim zdaniem. Teraz przejdźmy do Drakona Malfoya. Generalnie Draco w łacinie oznacza smoka, ale Drak oznacza diabła w rumuńskim, tak więc bardzo, bardzo ciekawe, czy Draco był takim diabłem? No nie wiem. W łacinie malus oznacza zły, a mal oznacza blady. Malfoi z i na końcu oznacza złą wiarę we francuskim, tak więc moim zdaniem jest to samo imię Malfoja, ma wiele, wiele historii w sobie, no jest, był dość bladą osobą. Był tak naprawdę złej wiary, bo wiedział, że jest tam, że popiera tego Voldemorta, mimo że pod koniec już wiedział, że to jest w jakiś tam sposób złe, ale strasznie, strasznie wiele, wiele informacji w tych imionach Harry'ego Pottera i nie spodziewałem się, że tak wiele możemy się z tego dowiedzieć. Okej, postać szalonookiego Moody'ego jest również bardzo ciekawa. Posłuchajcie tego. W publikacji Nathaniela Hawthorna The Blythe Dale Romance jest postać, która nazywa się Moody, jest pisana po prostu inaczej, my o ody i e zamiast my o ody y, i ona również posiada skrawek materiału na oku jednym i moim zdaniem to w jakiś sposób było inspiracją J.K. Rowling do stworzenia Moody'ego. Czy został on skopiowany i troszeczkę obkręcony pod względem nazwy? Nie wiem, ale jest to w jakiś sposób inspiracja J.K. Rowling moim zdaniem. I generalnie Moody w języku angielskim jest to osoba, która nie ma humoru albo często zmienia humory z tego co wiem, tak więc dość taka osoba, no taka jak prawdziwy szalonooki Moody, no w jakimś tam stopniu. Generalnie dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie o tym, o tym odcinku. Możemy zrobić z tego w jakiś sposób jakąś serię, ponieważ ja mogłem sobie wejść w szczegóły na temat imion różnych postaci i moim zdaniem było to bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ mogłem dowiedzieć się strasznie, strasznie wiele i mam nadzieję, że wy również. W każdym razie, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, oceńcie go kciukiem w górę, a jeżeli nie, to oczywiście kciukiem w dół i napiszcie w komentarzu dlaczego. Pamiętajcie, że możecie zasubskrybować mój kanał, napisać jakiś pozytywny komentarz i oczywiście udostępnić ten film, ponieważ super fajnie ludzie udostępniają filmy. Tak więc to tyle, wirtualna piątka dla was. Na razie, pa, pa!